Niezwykle popularna w Polsce niemiecka marka na tegoroczną imprezę Poznań Motor Show przygotowała wiele niespodzianek. Wśród nich premierę sportowego kabrioletu Audi R8 Spider. Audi R8 Spider, można by powiedzieć creme de la creme tego, co Audi może w dziedzinie samochodów sportowych, wyczynowych zaproponować takim zwykłym, mimo wszystko, użytkownikom dróg. Samochód z gigantyczną mocą, 540 koni mechanicznych, do 100 km na godzinę przyspiesza tylko w 3,6 sekundy. Technika, która zastosowana jest w samochodzie, jest równie imponująca. Mówimy o wersji napędu quattro, która pozwala momentami w całości przenieść napęd na tylne koła. Samochód wykonany jest w ultra lekkiej nowej generacji konstrukcji. Audi Space Frame w tym wypadku nie jest wykonane tylko z aluminium, a jest to połączenie aluminium i włókien węglowych w relacji 70% do 30%. Obok supersportowego kabrioletu po raz pierwszy w Polsce Audi zaprezentowało też nowego sportowego SUV-a, Audi SQ5. Jeżeli chodzi o Audi SQ5, nieco bardziej rodzinne, bardzo praktyczne, ale według mnie równie sportowe i dynamiczne. Tutaj mamy silnik 3-litrowy turbo FSI, moc 354 koni mechanicznych, przyspieszenie do 100 km na godzinę w 5,4 sekundy. Klienci do tej pory w wersji SQ5 otrzymywali jednostkę napędową z silnikiem wysokoprężnym. Audi posłuchało głosu kierowców, w tej chwili mamy jednostkę benzynową. Mimo że jest to jednostka benzynowa, to jest niezwykle ekonomiczna, można by powiedzieć, bo przy tak dobrych parametrach spalanie kształtuje się tylko na poziomie 8,3 litra. W tym roku na targach Audi postanowiło też bardzo szeroko zaprezentować swoją linię Sport. Na targach w tym roku bardzo szeroko prezentujemy całą linię Audi Sport. Audi Sport jest to marka, która zrzesza pod sobą niejako trzy filary. Z jednej strony jest to motorsport i udział w wyścigach. Drugi filar to jest wyposażenie Audi Exclusive, czyli pełna indywidualizacja samochodu. Tutaj my jako Polska mamy bardzo dobre osiągnięcia na tle Europy w tym zakresie. I trzeci filar to są właśnie samochody R i RS. To był kolejny rok sukcesu, można by nieskromnie powiedzieć. Kolejny rok, w którym tempo wzrostu kształtowało się na poziomie 30%. Rekordowa liczba sprzedanych samochodów, niespełna 11 tysięcy egzemplarzy. Co nas szczególnie cieszy, to były samochody z segmentów B, C i D, czyli segmentów, które oferują klientom, można by powiedzieć, najwięcej. Oferują prestiż, oferują progresywność, bo takie Audi jest.